Oj, który to już rok? Nawet nie wiem, tyle lat. W 2006 roku w Krakowie pisali Koszaliński Mikołaj przez cały rok. I ta tradycja już tak trwa. Wcześniej było to było, ale pamiętam, jak to napisali, dostałem taki artykuł i myślę, że podtrzymujemy tą tradycję dzięki władzom miasta i jeszcze sponsorom, bo jest dzisiaj bardzo ciężko coś znaleźć, bardzo ciężko wyrwać od darczyńców. Nie każdy chce zostać dobrodziejem. Wielkie hasła mówią, wszystkie dzieci są nasze, dziecko cel nadrzędny. Wszyscy dbamy o dzieci, a nie jest to prawdą. Nieraz mówią, pan startował w wyborach, nie ze słusznej listy, więc panu tym razem nie pomożemy. Ale są władze uczulone na krzywdę dzieci i na to, żeby przywołać radość. Są też ludzie dobrego serca w Koszalinie, dzięki którym już ponad 30 lat działam, pomagam, organizuję różne imprezy. Także i Mikołajki, i samoloty tu latały nad blokami, rzucały cukierki. Kiedyś bryczką jeździłem z Mikołajem. No dzisiaj nie ma bryczki, nie ma sań w Koszalinie, ale są przyjaciele, którzy zawsze są gotowi pomóc samochodami czy rozdawać. I to jest fajne, że ludzi dobrego serca w Koszalinie jednak nie brakuje. Niektórzy udają, ale są tacy, którzy nie udają, a po cichu, skromnie wspomogą. I to jest tak, że te paczki rozdaliśmy dzięki prezydentowi miasta Piotrowi Jedlińskiemu i zastępcy Przemysławowi Krzyżanowskiemu, ale jeszcze mamy dodatkowe tam z przodu na siedzeniach, kilkadziesiąt paczek, takie skromniejsze od sponsorów. I jeszcze gdzieś pojedziemy, żeby i to rozdać.